Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. Wiecie co? Ostatnio mi się bardzo spodobało wymiatanie magazynu. Poważnie. No i dobra, no a potem jego uzupełnianie. A tak na serio, słuchajcie, nie, mam mnóstwo pracy i kurczę. I tak puszczam sklep, żeby zarabiał. A ja sobie co innego robię, nie? Czyli to, co muszę. Natomiast teraz to by trzeba było no jednak trochę tak serio podejść do tego tematu, żeby jednak uzupełnić to tutaj i no i coś już rozbudować, nie? Ciekawy jestem, czy nam starczy pieniędzy. Ale spróbujemy. Zobaczymy, co da się zrobić. Mamy 135 tysięcy na koncie. Praktycznie towaru takiego kluczowego nie ma. Ale co tam, nie? Kto by się tym przejmował? Te jajka zaraz będą wymiecione. To wszystko pójdzie do lodówki zapewne. No ale będziemy patrzeć. Ja będę, proszę Państwa, zamawiał zaraz po tutaj wyklikaniu tego rzędu, żeby tak mniej więcej, wiecie, mieć budżet na oku. Bo wiadomo, no, są środki potrzebne i nie są z gumy. Dobra, tutaj ładnie. No, w sumie mogłem tego łososia nie zamawiać, ale już niech będzie. Dobrze. Tu ogarniamy temat. Jeśli mowa o wódeczce... No, wódka droga jest, a jeszcze jest jej w zapasie, ale tutaj to byśmy zamówili jednak 2, 4, 6. Tutaj będzie 2, 4, 5 i tutaj będzie 3. O, tu piwusio wymiotło. Kurde. Dobrze, no to jak wymiotło, to trzeba zamówić. Trudno się mówi, że je się dalej. Akurat tutaj ten alkohol nie jest w zbyt dużych ilościach przechowywany. Ale jeśli mowa o tych rzeczach, to tu tak zrobimy. Aha, to jest to cudo do zmywarek. Jeśli chodzi o kostki do zmywarek, to jeszcze podołamy. Natomiast tabletki, to tak zrobimy. Siuwaksy, karamelki, no to już z uwagi na szacunek do samej karamelki, to już jej zamówię komplet, no i przepraszam, niech dziewczyna ma. Cholera, ja miałem budżet mieć pod kontrolą, tak? I zamówić zaraz, jak tam tą linię skończę, a ja widzę, że lecę na okrętkę. Dobra, już trudno. Tutaj mamy 2, tutaj mamy 4, tutaj mamy 3. No i co? No jeszcze to. Cudo. Aczkolwiek zauważyłem, że jak już mamy po te dwa regały na kurczaki i ziemniaki, to skończyły się problemy z brakiem towaru, nie? To 5 i tu 6. Dobra, zamówmy. Niech się coś dzieje, niech chłopaki coś tam ogarniają. 107 tysięcy. No dobra. Tutaj mam 2 puste regały. Zastanawiam się, co z tym fantem zrobić, bo można byłoby je jakoś sprytnie wykorzystać. Tak zrobimy. Teraz tutaj jeszcze jedynie papiery wartościowe maniakala. No to musi być, tak? To tak samo jak
ściucierkami karamelki, ściuwaksami karamelki, to i papiery wartościowe Majakela oraz jego ser muszą być. Dobra. Wiecie co? Aha, tutaj będzie 16, ale tutaj to będzie 5 i tutaj będą 2. Zielone srej taśmy, znaczy papiery wartościowe Maniakela. O, tak mi będzie szybciej zamówić. O, pyk. Dobra. I zostaje nam jeszcze góra. Co się tutaj dzieje? Woda. Tak zrobimy. No dawaj, żeż. A tu podołamy. No tak, płatki standard. To ja tak delikatnie może. I na książkach jeszcze możemy się wstrzymać. $104,000, proszę państwa. 104,000. A to oznacza, że mogę pozwolić sobie na rozbudowę za 102,000. Ciekawy jestem, gdzie się rozbuduje. Tam Piotr mi coś tłumaczył. Ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak sądzę, że jeśli się nie mylę, że to będzie tam teraz rozbudowywane. Że tam będzie teraz. No, może i tak być. Natomiast czy ja chcę całkowicie ten sklep rozbudowywać? O to jest pytanie. No nic, to wykupimy to. Zobaczymy. To są przepotężne pieniądze. No i chwila prawdy. Zobaczmy, gdzie to się rozbudowało. A, widzicie? Tak jak mówiłem. Nic mi to nie daje. Ale dzięki temu może klienteli przybyć. Dobra, no to co? To teraz tak, chłopaki to muszą podostawiać wszystko. No i my musimy otworzyć sklep, bo nawet gdybyśmy chcieli, to już nie ma funduszy, żeby cokolwiek kupić, jeżeli chodzi o towar. Bardzo delikatnie zatowarowuję sklep. Jeszcze wódeczki nie trzeba. O, a tu w ogóle... Oj, bardzo delikatnie to się nie da. Ja tu widzę, że to wymiotło. No dobrze, to musimy uzupełnić w komplecie. Niestety. Taki live. Bo się tu wszystko pokończyło. Dobrze. To będzie... 4, to też. Tutaj zrobimy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I ciucierki, karamelki, przepraszam. A tak mówiłem. O to trzeba dbać. Już nadrabiam. No dobra. Proponuję, żeby może kuźwa światło tutaj w końcu ogarnąć. Co wy na to? Nie wiem, jak to będzie później szło, nie? Bo może lagować bardziej. Dobra, robimy zamówienia. O! Takie cuda. I teraz tak, jeżeli byśmy chcieli to oświetlenie rzeczywiście tutaj machnąć, to weźmy, nie wiem, z 15 na razie spotlightów. I sprawdźmy, jakby to można było ulokować. No, z pewnością będę chciał w alejkach, tak? Więc gdzieś tutaj. A ja się kuźwa teraz nabiegam. Mi się zachciało. No i chwila... Aha, tutaj da radę. Okej, okay, to tutaj może być. To jak to są takie te, to nawet fajnie.
Tylko, że to tak, nie wiem, daje to światło, nie daje. Zaraz będziemy oceniać, oczywiście. To gdzieś tu. Nie, no daje. Słuchajcie, zachciało mi się wpaść na pomysł, żeby zbudować tą donicę na balkon z pergolą na wymiar, bo kuźwa patrzę, szukam i nigdzie nie mogę znaleźć tak, żeby było w wymiarze nam odpowiadającym, nie? I cholera jasna, przez to mi robota tutaj kiepsko idzie, bo mi to spędza sens powiek i tego, no i taki punkt honoru, kuźwa. Dobra, jakby to tutaj dać, to czy tu będzie, a nie, dobrze jest, dobrze, dobrze. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra. I wiecie, a jak już znalazłem, nie, jak już znalazłem, tak, żeby było na wymiar taki, znaczy chodzi o długość, nie? Chodzi o długość. To się okazało, kuźwa, że to taki badziew jest taki, ach, szkoda gadać. To doszedłem do wniosku, że skoro tak, to sam zbuduję, ale jak tak patrzę, to coś tak coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to mnie może, kuźwa, więcej kosztować niż gotowiec. Także będzie się działo. Dobra, tu jakieś światełko tam jest, ale jeszcze dodamy, bo jak już budujemy tutaj oświetlenie, no to niech będzie. I tu było co drugą, tak? Dobra. Jeszcze jeden spotlightik i to już będzie finito. Czyli tak, gdzie daliśmy? O, to tutaj damy. I pstryk. No i magazyn oświetlony. Aha, co oświetlone? A tutaj? A, tu jest takie oświetlenie przypodłogowe. Ej, dobre. Nie no, tam też trzeba dać. Mam nadzieję, że się uda. O, uda się. No dobra, to tutaj machniemy jedno takie, żeby było jaśniej. Jeszcze trzy, to rozdysponujemy to oświetlenie tutaj, te spotlighty i w sumie będzie chyba dobrze nawet. Postaram się to w miarę tak równo zrobić, ale wiadomo. Na oko to wiadomo, kto gdzie umarł. Dajmy to może w tym miejscu. No później jak już tam jeszcze więcej towaru dojdzie, o ile dojdzie, ale wątpię. Znaczy nie, no dojdzie. To poprzestawiamy po prostu te spotlighty. Na razie niech sobie wiszą. No i wszystko widać elegancko. Co my tu jeszcze potrzebujemy? Na pewno te produkty zamrażarkowe. O. Dobra. I tu może lodziki. A co tutaj jest? Aha, soki, napoje. To jeszcze damy radę. No dobrze. Kolejne 2000 poszło się walić. No i co? No i podsumowanie dnia. Celowo taka robota, żeby to się później samo na półkach porozkładało, co by chłopcy nie mieli aż tyle do roboty, bo przecież oni się strasznie przepracowują, przemęczają i to wiadomo, że nie wolno, bo to szkodzi na kręgosłup. Powiem wam tak. Dzisiaj
mamy 8 kwietnia, nie? Jest godzina 17.30, o 18.00 powinien pójść film, a ja mam dzisiaj tak strasznego lenia, że tak się, do przygotowywania filmów, nie? Że tak się zastanawiam, czy w drodze wyjątku nie zrobić live'a, ale z tego sklepu. Oczywiście będzie standardowo pierdylion pytań do... Zacząłeś od nowa, co to chula jest za sklep? To spróbuję jakoś to kuźwa opisać, ale... trzeba czytać. Pytanie, komu się uda? No ale... dobra. Zatowarować coś tu... Co to tu leży? Zatowarować coś tu trzeba w związku z powyższym. No, ładnie zatowarowałeś, Pawełku. Super. Co się nie... Aha, mimo LED. Dobra. To słuchajcie, to ja proponuję, żeby zrobić tak. No, bo rzeczywiście, mam kuźwa dzisiaj straszną awersję do pracy. Nie wiem, czy to przez słoneczną pogodę i 27 stopni Celsjusza, czy jak, ale spróbujemy zrobić live'a z tego sklepu. Tak w drodze wyjątku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.